Witamy serdecznie wszystkich miłośników Starego Audio na naszym kanale Audioasy. W dniu dzisiejszym przygotowaliśmy dla Państwa coś, co ja najbardziej lubię, czyli bomboksy. No, są to bomboksy z wyższej półki, mogę powiedzieć, bo naprawdę są rozbudowane. Oczywiście lata 80. Jest ich trochę więcej, ale no niestety nie wszystkie nam się tutaj naraz mieszczą, więc ekspozycja będzie w trakcie prezentacji trochę zmieniana. Ale głównym takim przedstawicielem... Znaczy grono najliczniejsze stanowi dzisiaj marka JVC, tak? Właśnie. I jako, że mówiliśmy już o firmie Sharp, mówiliśmy o firmie Sony, która tutaj też będzie reprezentowana dzisiaj, ale o firmie JVC jeszcze nam się nie złożyło jej prezentować i o niej mówić. A więc może na początku opowiemy trochę o samej firmie. Tak, oczywiście kilka słów. JVC, akronim nazwy Victor Company of Japan lub Japan Victor Company, to przedsiębiorstwo, które zostało założone w Yokohamie w Japonii w 1927 roku. Początkowo jako producent płyt winylowych i fonografów. Właśnie, kto by pomyślał, że zaczęli od innej strony. Dokładnie, a kto założył firmę? A więc tutaj jeszcze jedna historia, inna firma, czyli Victor Talking Machine Company, amerykańska firma założona w New Jersey w 1901 roku. Założyciel to pan Eldridge Johnson, który założył tą firmę jako wytwórnię płytową oraz także zajął się produkcją gramofonów. Większość firm zaczynała jednak od produkcji części zamiennych, prawda? Jakichś elektronicznych, drobnych, a potem wchodzili dopiero w samą elektronikę. A oni zaczęli od razu od płyt winylowych i gramofonów, także mieli inny start. Tak, i zdecydowali po 26 latach działalności, że otworzą oddział w Japonii. I właśnie JVC, Victor Company of Japan, to jest ich oddział, japoński oddział. A jak te losy ich się potoczyły dalej? Bo mieli na pewno kilka bardzo udanych wynalazków. Tak, oczywiście z czasem marka JVC została uznana za jedną z najbardziej kreatywnych technicznie marek. W ciągu całej swojej historii technologie JVC wytyczały i nadal wytyczają nowe kierunki w rozwoju elektroniki światowej. Mhm. I oczywiście wygrali z reprezentowaną, którą będziemy tutaj prezentować, firmę Sony, również na poziomie magnetowidu, prawda? Tak, istotnym przełomem był rok 1976, kiedy został wprowadzony na rynek magnetowid, domowy magnetowid o zapisie na taśmie pół cala Video Home System, czyli tak zwany VHS. Jak mówisz, tutaj wygrali z Betamaxem, tak? Z firmą Sony. Właśnie, a moja ulubiona firma Sony, no niestety na tym poziomie, że tak powiem, nieraz była wypierana przez różne inne systemy, o których pewnie kiedyś też opowiemy, ich ciekawą historię. No ale niestety tutaj z JVC również przegrali. Tak, to był taki przełomowy rok 1976, ale mają na swoim koncie mnóstwo różnych ciekawych tutaj innowacji i rozwiązań, więc zacznijmy 1932 rok, czyli początek lat 30. XX wieku, to zajmują się produkcją radioodbiorników. Następnie 1939 pojawia się pierwszy japoński telewizor, odbiornik telewizyjny. 1954 rok, pierwsza japońska płyta długogrająca. 96 opracowują zapis stereofoniczny dwukanałowy 45-45, znany format stereo. Kolejne lata, to oczywiście dwa lata później, pojawia się pierwszy japoński gramofon stereo, właśnie 45-45 w tym systemie. No i tutaj dochodzimy do 1960 roku, gdzie pojawia się pierwszy kolorowy telewizor. 63 też najmniejszy na świecie magnetowid kasetowy, ale profesjonalny. No i później jeszcze z takich ważniejszych osiągnięć, to wymieniany jest w 1971 roku, pojawia się czterokanałowa płyta stereo oraz 76, jak wspominałam, VHS. Tak, czyli firma naprawdę bardzo, bardzo zaangażowana w rozwój elektroniki użytkowej, dzięki czemu mamy możliwość słuchać muzyki na tak wspaniałych bomboksach, które wyróżniają się naprawdę, jeżeli chodzi o, co zresztą będę prezentował, wyposażenie, można było powiedzieć, czy zaawansowanie technologiczne w porównaniu z innymi firmami.
Tak, JVC, czyli firma posiada 8 fabryk w 7 krajach. Posiadają 39 oddziałów na całym świecie. W 1997 roku otworzyli oddział polski. I do dzisiaj istnieją? Do dzisiaj istnieją oczywiście. W 2008 roku JVC i Kenwood połączyli się w JK Holdings. O. No a obecnie JVC należy do korporacji koncernu Panasonic Corporation. No ci to chyba zgarnęli większość. Mają dużo tych właśnie takich znanych firm na świecie. No może trochę szkoda, że nie są indywidualną firmą, no ale pewnie w dzisiejszych czasach indywidualnie ciężko jest przetrwać na tym rynku, więc te firmy jednak ze sobą się wiążą. No, skoro już mniej więcej wiemy, o kim będziemy, kogo będziemy tutaj prezentować dzisiaj, no to może przejdziemy pomału do samej prezentacji. Tak, oczywiście najwyższy czas. Prezentację zacznę od marki Sharp, którą reprezentuje tutaj model GF800. Jest to naprawdę konkretny bombox, prawie 70 cm szerokości. Są to w ogóle stosunkowo duże modele, wysokość ponad 20 cm. Także jest to kawał konkretnego, można powiedzieć, mebelka w domu. Dwukieszeniowy, oczywiście niestety bez autorewersu, ale już na miękkim zawieszeniu. Bardzo ładnie wykonany. Jego zaletą główną, można powiedzieć, jest tutaj korektor graficzny. Rozbudowany, bo mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć suwaków. Także jest to naprawdę bardzo dużo. Wiele korektorów zewnętrznych nie posiada tylu. A tutaj mamy 10 suwaków na każdy kanał, bo obsługuje jednocześnie dwa kanały. Gra bardzo ładnie. I cenna zaleta, oczywiście wskaźnik wychyłowy, który nie reaguje na poziom głośności, tylko sygnał nagranej kasety. Także możemy sobie słuchać cichutko, a wskaźnik diodowy cały czas działa. Zamontowano tutaj wyszukiwanie piosenek, nie tylko pojedynczych przerw, jak zresztą zaraz zobaczymy, tak właśnie, ale mamy tutaj możliwość też do 5 kolejnych przerw między utworami, także mamy dwa systemy, pojedynczy oraz ten bardziej rozbudowany. Radyjko, oczywiście AM, FM i timerek. Bardzo ciekawy, bo już elektroniczny, też rzadko spotykane rozwiązanie w magnetofonach. I do tego sterowanie. Mamy możliwość wyłączenia go oraz włączenia, jeżeli ustawimy sobie tutaj godzinkę i czas. Także bardzo fajnie rozwiązane. Mogło służyć również jako budzik, jeżeli można tak to określić. Obsługuje wszystkie rodzaje kaset oraz możemy sobie włączyć ten przycisk i odtworzy nam lewą kasetę i później włączy się prawy magnetofon i będziemy mogli przed zaśnięciem posłuchać dwóch kaset, przynajmniej dwóch stron. Jeżeli chodzi o nagrywanie, jest on wyposażony również w nagrywanie z normalną prędkością oraz podwójną prędkością. Za to odpowiada ten przycisk tutaj. No i oczywiście mamy tutaj Synchro Start, czyli do dubbingu nie musimy wciskać startu w jednej kieszeni i nagrywania w drugiej. Ten przycisk powoduje nam tutaj, że klawisze nagrywania również zostaną wciśnięte w kieszeni prawej i nastąpi nagrywanie. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, gdyż można jednocześnie dwie kasety uruchomić. Sprzęt polecam. Oczywiście ma swoje wady. Tutaj jak widać pianka na tych głośnikach już ząb czasu ją trochę ugryzł. Boję się robić głośniej, bo po prostu ona się wysypie całkowicie. No, jeżeli będziemy szukali tego modelu dla siebie, warto się przyjrzeć, czy te głośniki są całe. Bo w większości tych modeli w tych latach niestety one już są uszkodzone. We wszystkich prawie. No niestety jest to pianka zwykła, która po 40 latach ulega uszkodzeniu. Mechanizmy również trzeba o nie dbać, bo jeżeli nie zrobimy konserwacji, one się potrafią zatrzeć całkowicie. Nie można wtedy wcisnąć już żadnego klawisza. Jest to konserwacja przy tym
magnetofonie naprawdę konieczna, aby tego nie dopuścić do tego, żeby one się zastały, żeby ten smar, który tam jest, całkiem się, że tak powiem, zamienił w kamień, bo można to prowadzić do całkowitego uszkodzenia tych mechanizmów. My już tutaj ten model mamy bardzo długo, więc przeszedł już, można powiedzieć, dwie konserwacje, tak na wszelki wypadek, aby w żadnym przypadku nic mu się nie stało. Następny nasz model to Javis, jeden z moich ulubionych magnetofonów, już wyposażony w autorewers. Wskaźnik diodowy pojedynczy, ale już tutaj wykorzystano jakby tylko trzy diody zielone i zaraz czerwona, także poziom jakby pokazuje wyższy niż pokazywał to Sharp, który miał tutaj trochę inaczej to rozwiązane. Mamy tu przełącznik do zmiany kierunku. No i oczywiście możliwość odsłuchania jednej strony lub obydwóch stron, lub zapętlić to, aby ta kaseta odtwarzała się cały czas. Tak samo mamy to w magnetofonie prawym. Zakres stacji, oczywiście FM, pełen zakres, także MW, LW i SW, czyli średnie, krótkie, długie, wszystkie mamy tutaj stacje, nawet możemy sobie tutaj, mają fine tuning, ażeby sobie ustawić na falach długich, powiedzmy, dostroić sygnał. Nie mamy tutaj equalizera, jak nasz Sharp, ale oczywiście możliwość regulacji wysokich oraz niskich, balans. I tutaj mamy też synchro oraz klawisz, który odpowiada za nagrywanie jednej i drugiej strony. Też mamy klawisz do synchro startu. Obsługuje wszystkie rodzaje kaset oraz posiada tutaj Dolby B. I to, co jest ciekawe tutaj, to proszę zwrócić uwagę, zakres mamy od 65 do 73, czyli stary polski zakres za czasów, że tak powiem, jeszcze poprzednich. Jest to sprzęt z naszego Peweksu. Dlatego bardzo się cieszę, że go posiadamy, bo jest to faktycznie sprzęt, który był sprzedawany w polskich Peweksach, stąd oryginalnie przez firmę JVC częstotliwość radiowa została dostosowana do naszej polskiej z tamtych czasów. Na głośniki nie trzeba specjalnie zwracać uwagi, bo tutaj one nie ulegają uszkodzeniu, tak jak w Sharpie i w następnym modelu, który będziemy prezentować. Tutaj pianki wytrzymują, że tak powiem, ząb czasu. Nam brakuje tutaj szybki, no widać, że jej nie ma, no ale niestety nie było jej od samego początku, więc trzeba będzie chyba z Plexi jednak samemu dociąć ją, bo jednak no, trochę traci, jakby powiedzieć, na uroku. Ale sprzęt jest fenomenalny. Gra bardzo ładnie, czysto. No i przede wszystkim dwie kieszenie z autorewersem. No jest to coś naprawdę bardzo fajnego. Sprzęt zaawansowany, wyposażony w Dolby. Także jeżeli komuś się uda trafić, bardzo rzadki model, ciężko dostępny, jeżeli komu się przytrafi, naprawdę polecam, warto. Ładne rozwiązania, bardzo ładne wizualnie. Powyżej mamy kolejnego Javisa. Jest to jakby na zasadzie trochę mini wieży zrobione. Wygląda jakby się składał z trzech różnych elementów, również na miękkim zawieszeniu. Ma skanowanie muzyki, szukanie utworów, bardzo ładne wskaźniki diodowe, wychyłowe tutaj u góry, na każdy kanał osobny. Tu pod tą klapką mamy schowane basy oraz tony wysokie i posiada kontur. Trochę tak, jakby powiedzieć, jak mini wieża z konturem oraz balans.
nasza klapka tutaj dolna. Są oczywiście tutaj też możliwość wyboru kaset oraz kanał prawy, lewy, jeżeli chodzi o regulację nagrywania, za którą ten suwak tutaj jest odpowiedzialny. Górny od głośności jest skokowy, no troszeczkę trzeszczy, ale bardzo ciekawe, bo jest to suwak nie okrągły, tylko właśnie poziomy, ale skokowy. Stacje również mamy pełen wybór wszystkich stacji, jak również możliwość podłączenia gramofonu, oczywiście tunelek, wyjście zewnętrzne oraz tutaj właśnie magnetofon. Jeżeli chodzi o radio, to radyjko mamy tutaj, jest wyposażone w czerwoną diodę, która w momencie jak znajdzie stację, oczywiście tutaj jest u nas z tym problem, zapali się na zielono. Także jest podwójna jeszcze dioda tutaj zamontowana. Niestety głośniki mają ogromną wadę. Zawieszenia ulegają kompletnej destrukcji. U nas tutaj też one są popsute. Jeden i drugi. Jest to już drugi sprzęt, który posiadamy. I zarówno poprzedni, jak i ten, niestety głośniki wyglądały tak samo. Więc szukając tego modelu, warto się zapoznać z sytuacją samych głośników. Mechanizm jest dość żywotny, aczkolwiek jeżeli pasek nie będzie wymieniany na czas, to też może nam się całkiem nieźle zablokować, więc trzeba na to zwracać uwagę, czy wszystko działa płynnie i bardzo często ulegają złamaniu właśnie te przyciski tutaj służące do otwierania kieszeni, gdyż jak się zablokuje mechanizm, bardzo wiele osób próbuje to wtedy otworzyć na siłę i jest to wtedy ułamane. Widziałem kilka już takich, więc po prostu trzeba zawsze zajrzeć, bo na zdjęciu nie zawsze widać, że to jest uszkodzone i złamane. Sprzęt również ciężki, dobrze, solidnie zrobiony. Wspomnę jeszcze może, że ma tutaj timerek do startu i do nagrywania. Także model również bardzo poszukiwany, stosunkowo drogi na aukcjach. Godny polecenia, bo takie staraliśmy się na dzisiejszą prezentację wybrać, ażeby Państwu zaprezentować takie ciekawsze modele, a nie tylko takie te najprostsze, które były ogólnie dostępne. No, ze względu teraz na wysokość tutaj będę musiał wymienić jeden sprzęt. Czyli zdejmiemy tego, o, może zaprezentujemy go od tyłu również. Tu jest taka klapka, pod którą schowane są wszystkie kable. I to składa się z trzech elementów. I każdy ma swoje osobne zasilanie. Łączymy to od wzmacniacza od dołu. Każdy element ma osobne zasilanie. Wymyślono sobie tutaj to, żeby taką klapkę założyć i schować te wszystkie kable pod spodem. No i sprzęt jest naprawdę ciężki. Tutaj mamy kolejnego Javisa. Jest to, można by powiedzieć, bratni model, bo tutaj mamy PCW300, a ten to jest PCW330. Niewielka różnica. Oczywiście kolor czarny to już kwestia gustu, kto woli. No tutaj już mamy korektor graficzny, również autorewers w obydwu kieszeniach. W zasadzie można powiedzieć, to jest bratni, naprawdę prawie że to samo. Funkcje te same, mamy też obsługę jak i w jednym, tak i w drugim, w tych samych miejscach. Możliwość podłączenia różnych źródeł zewnętrznych, jak i sterowanie samych kaset, czyli normalne, chromowe, metalowe. Umieszczone to jest w tym samym miejscu. Tutaj mamy potencjometr głośności mikrofonu. Tutaj również, no niestety nam tu brakuje tej gałeczki.
ale tak są bardzo, bardzo do siebie podobne. Ten posiada tutaj też wyciszenie podczas nagrywania, czyli jeżeli kończymy nagrywanie, możemy sobie tutaj zrobić przerwy między utworami do ich wyszukiwania. Ten ma to w tym miejscu, troszeczkę inaczej to wygląda, ale funkcja jest dokładnie ta sama. Potencjometry do głośności tutaj mamy dwa, przez co nie mamy balansu, bo możemy sobie osobno regulować głośność przy pomocy tych dwóch potencjometrów. Wszystkie stacje radiowe oraz korektor graficzny po 5 na kanał, co pozwala tutaj oczywiście też dźwiękiem. Manewrować. Mi osobiście zdecydowanie bardziej podoba się dźwięk tego modelu. Nie wiem, czy jest to związane z samymi kolumnami, ale ten jest tutaj na pewno bardziej dynamiczny. Oczywiście wygląd, jest to kwestia względna, co kto lubi. Mi się podobają one obydwa. No, brakuje nam tutaj, jak widać, jednej takiej małej, jakby to powiedzieć, nalepki, która była w tym miejscu. Niestety już jej nie było i samej ciężko, że tak powiem, znaleźć, ażeby dokupić. Ale sprzęt również bardzo, bardzo fajny. Polecam również i zwracam uwagę 6573, czyli również nasz polski model z Pewexu. Co ciekawe, może pokażę to na tym tutaj dolnym. Rączka w tych sprzętach jest zdejmowana w ten sposób, że musimy otworzyć tutaj do góry to zabezpieczenie, wcisnąć przycisk i wówczas zdejmujemy rączkę i możemy wypiąć kolumny. Wcześniej bez zdjęcia tej rączki wypięcie kolumn jest niemożliwe. O. Jest to pewne, że nic nam się nie stanie, a sprzęt naprawdę jest bardzo ciężki, bo waży około 20 kg. Więc ta rączka naprawdę musi być solidna. Tutaj niestety rączkę posiadamy do tych dwóch sprzętów tylko jedną. Jest to moja, że tak powiem, bolączka, że muszę przekładać tą rączkę, która była oryginalnie przy tym srebrnym. Tu powinna być czarna. Niestety jej nie posiadamy. Gdyby przypadkiem u kogoś z Państwa leżała taka rączka, no to oczywiście jesteśmy bardzo, bardzo chętni do jej zakupu, bo cały czas jej szukamy po różnych aukcjach zagranicznych. Raz widziałem ją w Stanach Zjednoczonych, ale ktoś chciał za nią może nie tyle drogo, co za samą przysyłkę. Wyszłoby tyle, że drożej niż sam magnetofon. Więc cały czas szukamy tej rączki. Być może u kogoś w piwnicy taka leży, bo często ona była wypinana, żeby nie przeszkadzała i chcieliśmy coś postawić na ten sprzęt do góry. Stąd też pewnie jej brak. Dobrze, to przejdziemy do kolejnego modelu. I tu mamy naszą perełkę. Marka Sony. Fenomenalny magnetofon. Wyjmiemy te kasetki może do prezentacji. Mamy naszą nagraną. I co w nim jest ciekawego? A mianowicie bardzo ciekawe jest sposób obsługi tego sprzętu. Otwieramy taką kieszeń i można przy pomocy tych wszystkich tutaj przycisków sterować magnetofonami. Niestety ma to ogromną, ogromną wadę. Jest tutaj taśma pod spodem, która łączy jakby te sterowanie z całą elektroniką magnetofonu i ta taśma ulega uszkodzeniu. Nie idzie na tej taśmie lutować, gdyż nie jest to taśma metalowa. Ona jest natryskowo zrobiona jakimś dziwnym materiałem, który po prostu z czasem ulega uszkodzeniu. Jest to nie do naprawy. Czasami jakiś klawisz zadziała,
ale z czasem niedawno ten sprzęt przychodził kolejny, że tak powiem, kolejną naprawę tej taśmy. Przez jakiś rok czasu było w miarę dobrze, no niestety znowu po raz kolejny uległa uszkodzeniu. W dalszym miejscu trzeba by było ją po prostu całą wymienić na nową, a takowych nie ma oczywiście. Można w internecie znaleźć dużo filmów, jak ludzie próbują ten magnetofon reanimować, jak próbują zastąpić tą taśmę czymś innym, jak lutują kabelkami poszczególne ścieżki. No jest to bardzo pracochłonna praca, bardzo trudne to jest, no i nie gwarantuje naprawdę sukcesu. Na szczęście dwa klawisze, że tak powiem, zostały umieszczone na samym magnetofonie, czyli mamy możliwość uruchomienia magnetofonu z poziomu tego klawisza. No i mamy też dodatkowo stop do wszystkiego jakby, no więc obsługuje zarówno jedną kieszeń, jak i w momencie, kiedy przełożymy do prawej kieszeni, ten klawisz będzie obsługiwał również prawą kieszeń. Oczywiście autorewers nie działa. Możliwość przełączenia autorewersu jest tutaj niemożliwa ze względu na to, że te klawisze powinny tą funkcję spełniać. Niestety nie spełniają, więc przełącznik autorewersu, kaseta przełączy się sama na końcu. No ale wcześniej nie możemy tego zrobić sami, niestety. Ale sprzęt jest bardzo, bardzo ładny. Jeden z ostatnich już, jakby to powiedzieć, bomboxów firmy Sony. Jeden z najwyższych. Jest to model ZFSW900. Również wyposażony w korektor graficzny. No i jak było widać tutaj już na pewno na filmie, w bardzo fajne wskaźniki diodowe. Właśnie odpowiadający za ten korektor tutaj, pokazujący sygnał. Mamy również stacje radiowe oraz zewnętrzne źródła, czyli gramofon, CD, tunerek. Jest to sprzęt zachodni od 88 do 108. Nie jest to nasz polski, tak jak poprzednie modele, polski Pewex, ale fenomenalny sprzęt. Naprawdę. Głośniki są solidne, gra bardzo ładnie. Można go ze sobą zabrać i na plażę, i na imprezę. Gdyby nie to, że niestety ma tak wadliwą taśmę łączącą mechanizm ze sterowaniem. No cóż, firma Sony słynie z takich właśnie jakby niedociągnięć. Mam do nich, że tak powiem, ogromny sentyment, ale no w bardzo wielu modelach zdarzają się właśnie takie wpadki, które powodują, że ten sprzęt jest jakby już nie w pełni użytkowy. No, gdyby przypadkiem u kogoś był taki magnetofon, ewentualnie taśma po nim, to oczywiście prosimy o sygnał. Dziękujemy również za gałkę, którą nam pan tutaj przysłał do naszej wieży Meca, także dziękujemy serdecznie za dosłanie gałeczki. Sprzęt już jest w tej chwili kompletny. Także cieszymy się, jeżeli ktoś się do nas odezwie, że ewentualnie posiada coś na części, coś co nam brakuje, coś co możemy wykorzystać. Dziękujemy za pamięć i zachęcamy oczywiście do oglądania dalszych naszych odcinków. I przejdziemy może do zakończenia naszej prezentacji. Mam nadzieję, że udało nam się Państwu przybliżyć trochę sprzęt, który był dostępny głównie w Pewexie w tamtych latach i na który można było sobie najczęściej tylko popatrzeć i pomarzyć. No, nasz polski sprzęt oczywiście nie miał startu w porównaniu z tego rodzaju urządzeniami. No, byliśmy troszeczkę, że tak powiem, w tyle. Ale na szczęście dzisiaj na rynku sprzętów używanych możemy sobie te dobre lata przypomnieć, możemy dokonać takiego zakupu, możemy sobie obejrzeć oczywiście nasz film, dowiedzieć się co nieco dokładnie, o tych sprzętach, ażeby było łatwiej wybrać. No i oczywiście sama marka to już zależy oczywiście do Państwa, czy zdecydują się Państwo na Sony, JVC,
czy ewentualnie Sharpa, czy inne modele. Jest to prezentacja naszej stałej, że tak powiem, ekspozycji, bo to są sprzęty, które posiadamy od bardzo, bardzo dawna i które są stałą ekspozycją, gdyż ostatnio głównie filmy robiliśmy o tym, co nowego na bieżąco, bieżąco doszło, ewentualnie dużo było amplitunerów, takich rzeczy, a zapomnieliśmy trochę o bomboksach, prawda? No więc postanowiliśmy dzisiaj właśnie zaprezentować głównie bomboksy, no i firmę JVC, która no, po raz pierwszy gościła na naszym stole. Dokładnie, jeszcze takie, jeśli pozwolisz, krótkie sprostowanie, ponieważ tyle dat, tyle osiągnięć ma firma JVC, że kiedy wymieniałam chronologicznie, tam wkradł się mały błąd, ponieważ zaczęłam 1939 to pierwszy odbiornik telewizyjny, dalej 1952 to pierwsza płyta grająca i 56 to opracowanie formatu stereo 45x45. Takie małe sprostowanie. No tak, przy tylu datach każdy może zrobić mały błąd. Się każdemu może zdarzyć. Ale firma oczywiście jest fenomenalna, ja sobie ją bardzo, bardzo chwalę, bardzo lubię firmę JVC i mam nadzieję, że jeszcze powróci na nasz studio. Tak, o tej firmie jest bardzo głośno, ponieważ JVC bierze udział w wielu projektach i kulturalnych, i sportowych, i środowiskowych, jeśli chodzi o sprawy ekologiczne. Czyli naprawdę często właśnie w różnych tam wiadomościach, ciekawostkach, wydarzeniach pojawia się, że sponsoruje, wspiera różne działania. No właśnie. Dlatego zapraszamy firmę JVC do nas zawsze. Dokładnie. I Państwa również zapraszamy do oglądania naszych filmów, do subskrypcji naszego kanału. Do miłego zobaczenia, do widzenia. Tak, dziękujemy za uwagę, pozdrawiamy i zapraszamy ponownie.